Hej, cześć. Witajcie. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy. What the fuck? Czekajcie. Dobra, mam nadzieję, że się nie nagrywa ten drugi program Shadow of Play. I tak, gram oczywiście w American na okienku w oknie. Oczywiście. I mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze się nagrywało. I cóż, i jedziemy teraz jeszcze. Znaczy, jedziemy, no jedziemy, jedziemy. Cały czas jedziemy, co nie? Ale idziemy zawieść te zlecenie, co ostatnio właśnie je wzięliśmy w poprzednim odcinku. I zrobimy je oczywiście. I dzisiaj spróbuję poopowiadać o. Właśnie o wersji, tylko trochę mi będzie tu lagowało, wiecie. Ja może sobie zmniejszę. Ja sobie zmniejszę. Wiecie. Oczywiście grafikę na średnie, wiecie. Tylko tu trochę. Będzie wszystko w porządku? No dobra, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, wiecie. Dzisiaj poopowiadam właśnie, bo już jest nowa wersja tej gry. A czekajcie, nie wiem czy będzie można. Zaraz sobie zobaczymy, czy tu można, czy tu będzie pisać w ogóle o tej wersji, wiecie? Właśnie, wersja 1.0.0.0.4. Oczywiście jest na 64 bit. I tu właśnie. Czekajcie, to nie to tutaj. Wybaczcie, tutaj właśnie mam już jakiś mod. Ford jakiś. Nie wiem, czy to on będzie w ogóle aktywny, wiecie. Nie wiem, bo ja go znalazłem właśnie na necie, tam, wiecie, jak to, ściągnąłem go i tak dalej. I zrobię tak, że jeszcze jedno. Mam nadzieję, że będzie wszystko słychać tu, bo jak pewnie zauważyliście w tym programie. W rekorderze za bardzo się nie nagrywa się gra, wiecie. I próbuję oczywiście tą grę podgłośnić, żeby było słychać chociaż trosiunie, wiecie, tego głosu z gry oczywiście i ten silnik oczywiście, bo w innym programie na przykład Shadow Play jest znowuż za głośno, co nie? I muszę trochę to też przyciszać, znaczy właśnie chciałem to powiedzieć, nie przyciszać, przyciszyć, no przyciszać właśnie te dźwięki i tak myślę sobie właśnie, bo jak próbowałem właśnie nagrać tym programem Shadow, znaczy Recorder właśnie Gothica, to trochę tak powiem widać było właśnie na ekranie tego nagrywania właśnie jako myszkę, wiecie. Znaczy, no taką myszkę, tylko tą komputerowo, co nie, znaczy na pulpicie, nie taką co w grze jest, wiecie, tylko tą, co tam był, no na pulpicie jest oczywiście, kursor, o tak można powiedzieć też. I właśnie tutaj też dodali. Co mi tak legujesz? Ej, synek, czekajcie, wiecie co zrobię, bo mi się chyba znowuż mi się włącza to coś, wiecie, albo jeszcze jedno. Chyba wiem dlaczego. Bo tutaj, o widzicie ile zużywa pamięci. Kurczę, niestety. Tak jest, i dlatego tak się to robi, ale spróbuję jakoś to ogarnąć. Dobra, chyba wszystko działa, co nie? Dobra, mam 30 FPS-ów około. To pokazuje mi, wiecie jak to jest. Jak coś będzie 30, różnie będzie, wiecie. I tak zmniejszyłem troszkę. Oczywiście te. Wiecie, grafikę właśnie trochę zmniejszyłem też, żeby było chociaż na średnich, nie na wysokich, nie na ultra, bo na ultra mogę na przykład nagrywać tym Shadow Playem, co nie mam 60 FPS-ów, ale z drugiej strony nie wiem dlaczego mam minus 341, kurczę. Nie wiem, czyżby siostra grała na moim? Nie wiem. Ale chyba nie będzie, chyba nie grała, nie wiem. Bo ona ma swoje, ale mniejsza z tym. Jak coś to tam dostaniemy chociaż trochę tego tej kasy za to zlecenie może, bo właśnie nie wiem ile tu
O Jezu. Powiem, że trochę mi tu troszkę laguje mi, ale jakoś damy radę, postaram się jakoś to ogarnąć. Bo trzeba mi szczerze, powiem wam, do tego programu nawet mocny komputerek, tak. Dużo RAMu i tak dalej, i tak dalej. Karty graficznej może nie trzeba mieć dobrej, tylko tu ja to zaraz się pierdzielne i co będzie. Karty graficznej może nie trzeba mieć dobrej, ale RAMu przydałoby się mieć więcej, chociaż 32 GB RAMu albo 16, ja mam 12, to trochę mi to, no może trochę coś mi to pomaga, ale trzeba mieć też mocne parametry, wiecie. Ale jakoś tam damy radę, jakoś dam radę, to jakoś, no jak to, jakoś damy radę, o, no tyle powiem. Właśnie, co tu dzisiaj jeszcze zrobimy, wiecie? Zawieziemy temu komuś to zlecenie, znaczy nie wiem, czy, gdzie mamy w ogóle jechać, bo nie wiem teraz. Mamy jechać do Winemuki, tak? A poczekajcie, ja sobie zerknę tutaj. Widzę, że tutaj coś dodali, mi się tak wydaje, widzicie? Coś tu dodali, fajnie. Bo chyba nie było tej mapki, tylko właśnie nie pamiętam. Czy to było, czy nie było, nie pamiętam, wiecie, teraz nie powiem wam. Bo nie pamiętam, bo ja te odcinki nagrywałem już dawno. Jeszcze jak był, nie było tej pierwszej wersji, wiecie, 1.000. Nie, 1.0.04, o. Bo to było 0.9 właśnie. Ale tam mamy już to 1.0, fajnie, elegancko. Dobrze jest tam i tak dalej, fajnie, elegancko. Tak jak mówiłem, nagram z tej gry jeszcze może, nie wiem, tak myślę, z kilka odcinków jeszcze, żeby ją wam pokazać, zaprezentować właśnie, i tak dalej, żebyście dobrze ją zapoznali się z tą grą i tak dalej, i tak dalej, kurde, tu zaraz pindzielne się, kurde, siostra chce jeszcze picie, masz to. Jezu, się boi, żeby na kamerce jej nie było, lol. Oj, kurde, ta siostra, aj tam. Co ja będę mówił o siostrze, co nie teraz. Gramy, a nie. Będziemy gadać o siostrach. O siostrze znaczy, nie o siostrach. No ale dobra, tam, mniejsza z tym. Czekajcie, może trochę by. Co? 80? What the fuck? Takie mamy ograniczenia aż? Wow, fajnie. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, wiecie, tutaj nagrywane. Nie wiem, dlaczego tak słabo widzę te szczegóły, wiecie. No ale jakoś. Właśnie, po co mi duże światło, jak ja mogę małe używać? Znaczy te mniejsze. Bo te większe. Po co mi te większe? Tak myślę, jeszcze nie dokończyłem sobie na ten temat, ile być odcinków. Tak myślę, tu już jest trzeci. Jeszcze ze cztery nagram, wiecie. Żeby chociaż było z kilku odcinków. Nie tak jak ten Eurotrack, wiecie jak to jest. Bo Eurotracka nagrałem tylko jeden odcinek, co nie, bo tam. Bo. Pewnie znacie bardzo dobrze tą grę. Dużo osób ją też nagrywało właśnie. A tych odcinków. Ale w ogóle też gra. Na przykład Eurotrack. Jak jest dużo odcinków, to się robi taka monotonna, wiecie. Nudna. Bo tak było, bo tak jest. Na przykład. Bo jak na przykład Bujek Bohun ma już chyba z tej gry z Eurotracka ma chyba już 160 ileś odcinków, a ja mam tylko jeden, a po co tyle nagrywać, jak ta gra jest nudna, już się robi. Dobra, le, jedziemy. Nie wiem po co to ta kontrola wagi, nie wiem. Pierwszy raz jak ja coś widzę, nie wiem. Ale tam jakoś może poznamy później to coś. Właśnie nie wiem, czy ja tu jechałem tędy, wiecie. A mniejsza o to tam. Nie, ja tu jechałem kilka razy już to drogo, wiecie. Chyba. No jedź, 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 panie, jedź. No dobrze. A poczekajcie, może ja tędy już jechałem, wiecie. Bo jak jest jakieś żółte, to tam, wiecie, jest ta droga już była jechana. Czy zwiedzona, o tak można powiedzieć też.
Dobra tam. Jedziemy. Ten muki czakmu, czy jakoś tak, do tego miasta. Bo w tej chwili jesteśmy, nie wiem, tak. Nie wiem. A czekajcie, tu jakąś wiadomość dostałem, e-maila. Przekroczono stan, wiem. O kurczę, trzeba będzie coś mieć na plusie, a nie na minusie. Bo tutaj trochę wziąłem tej pożyczki. Ale mogłem zrobić coś takiego najpierw, że mogłem troszkę zarobić tutaj, a później właśnie kupić ciężarówkę. No ale inaczej zrobiłem. No nie chcę, no nie tak zostanie już. Mogę inaczej, ale kto wiedział, kurczę, dobra już. Damy spokój już sobie z tym. Ale tam kupiliśmy sobie już. Jo, czekaj, to ta była? A nie wiem. Może to ta była? Nie wiem. Nie powiem, bo te, nie powiem, nie wiem, nie wiem. Bo nie powiem, chyba ta, ale nie wiem. Aha, dobra, możemy jechać tyle i tyle. Fajnie, dobra, możemy już jechać szybciej. Po co tyle? Ale też trochę tutaj jest ten. Jak to się nazywa? Czekajcie, muszę sobie to zobaczyć w ustawieniach. Rozgrywka. Mi chodzi o. Ogranicznik prędkości, właśnie trochę głupie, powiem wam. Bardzo głupie. Może sobie włączymy to, żeby wiedzieć, ile trzeba jechać kilometrów. Bo z drugiej strony, to ja jadę szybko i znowu mandaty będę dostawał przecież. Lepiej chyba włączyć ten ogranicznik niż później mieć jakieś kurde znowu, wiecie, na minusie. Bo ja w Eurotorku miałem chyba najwięcej minus 12 chyba, czy coś takiego, wiecie. Kurczę, pamiętam to. Jezu, się śmiałem z tego po prostu. No ale było, minęło. Kiedy? Chyba w tamtym roku miałem coś takiego, ale nie pamiętam już za bardzo, wiecie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa, wiecie. Jak coś, to tam. W kolejnym odcinku, jak będę nagrywał, to tam. Jak będę nagrywał, oczywiście, kolejny odcinek, to tam przeproszę was. Że taki lag i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak mi się będzie nagrywało jeszcze Lola, wiecie. Też spróbuję taki jeden odcinek nagrać. Właśnie z Lola, tak myślę sobie. Ale zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Bo ta seria to też jest taka. Jak to? Taka poboczna też, wiecie. Fallouta będę nagrywał, spokojnie, nie martwcie się. I tak myślę sobie, wiecie. Tym Shadow of Playem nagram chyba już ten odcinek z Fallouta. Żeby było chociaż więcej tych FPS-ów, wiecie. Bo jakbym wiedział, mógłbym kupić sobie taką kamerkę. Na przykład, nie wiem, Creative Fatality, czy jakoś tak. Albo Logitech. Nie wiem, jak to się mówi. Chyba Logitech, mniejsza z tym, co nie? To mógłbym nagrywać na przykład frapsem i później włączyć kamerkę, wiecie, jak to jest. Ale to. Tam trochę. Nie pomyślałem sobie, wiecie. O, to trochę mi to laguje troszkę. Ale tu dużo jest miast. Znaczy, dużo jest tych samochodów, dlatego. I dużo jest tych szczegółów. No, trochę mi to laguje, kurde. 11 FPS-ów, serio. Ja pierdzielę. Oj! Mam nadzieję, że nie dostaniemy tego mandatu. Wow, panie! Spokoi się już. No dobra, nie będziemy jechać dalej, bo zaraz znowu pewnie będzie znowu mandat. No nie laguj się, kurde. Ale głupie. A może mam do tego, że może mam mało miejsca też znowu. Byłem chyba 50 ileś. Ale to mniejsza z tym. Mniejsza o to, wiecie. Ale też mam na drugim dysku, na drugiej partycji tam, wiecie, gry zainstalowane też. I też do tego może też spowodować spadanie tych klatek w grze. No ale jakoś damy radę, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, sobie ogarnę później tamto. O, i teraz mi inaczej pokazuje, wiecie? Ten ograniczny, znaczy ile możemy jechać, wiecie? 65 było wcześniej, 85 chyba. A najmniej to trzeba jechać 13, znaczy 30, jeju, też się pogubiłem już. Kurde, dlaczego tak lagujesz? LOL. No nie wiem, kurde. Tak jak mówiłem kiedyś, komputer z drewna. Tak. No nie wierzę, 20 FPS-ów, serio? Kurde. Nie, mi się wydaje, że to jest spowodowane też właśnie tym,
że mam mało miejsca znowuż. No ale cóż, trzeba się przyzwyczaić, a mi się gier za bardzo nie chce usuwać się jest. Ale też będę długo właśnie też nagrywał, to też nie chce mi się ich znaczy znowu instalować i tak dalej, na przykład Fallouta. Fallout no, trochę zajmuje 13, znaczy pół, co ja gadam, 6 giga chyba około. A mi się nie chce go usuwać, wiecie, bo jak go zaraz może będę nagrywał, może za niedługo. Kto wie. No ale nie mówmy na razie o tych grach. O, trochę się uspokoiło, widzicie? Już 30 FPS-ów jest około, jak widzicie. On powiem, że ten program, ten Camtasia Recorder, to nawet on dobry jest, powiem wam. Nagrywa od razu właśnie obraz z gry. Co tam jeszcze? Kamerkę oczywiście moją. Znaczy twarz moją, kamerkę i tak dalej. Ale trochę głupie jest, że tego głosu nie nagrywa za bardzo. To jest właśnie trochę, powiem, problem. Nie wiem, muszę się spytać tego jeszcze jednego znajomego, czy u niego słychać te gry, czy, znaczy dźwięk z gry, czy nie, bo trochę tu mnie tu trochę, no przeszkadza to, bo dźwięku za bardzo nie słychać, ale trzeba się jakoś przyzwyczaić. No ale z drugiej strony dźwięk by też się przydałby, wiecie, na przykład tego tira i tak dalej. I tak myślę tylko, wiecie, zrobimy tylko to zlecenie i tak myślę skończę odcineczek, wiecie, bo nie chcę też za długo nagrywać, znaczy, bo pierwszy odcinek zajmował aż prawie 38 minut, czy coś takiego. Wiecie, ja mówiłem, że będzie tylko 20 minut, co nie, a tu jednak okazało się prawie 40. Drugi odcinek zajmował 33 minuty, a ten może będzie tak zajmował, nie wiem. Zobaczymy, ile nam jeszcze zajmie przewożenie tego zlecenia właśnie, zlecenia. I to jest zasłony, aha. Trzeba powoli, kurde. Dobra, to trochę trzeba zwolnić, bo tutaj kurczę przecież dużo samochodów jeździ. Bo na przykład w Eurotracku na playerze, co nie? To kurczę samochody jadą ponad 160 albo więcej. Nie wiem właśnie czy tutaj jest też tutaj multiplayer do tej gry, wiecie, nie wiem. Ale sobie tam popatrzę później na necie. No, jak nagram ten odcinek oczywiście. Uwaga, kończy ci się paliwo. Oh shit! Oh shit. Gdzie mamy jakąś kurde stację? Mieliśmy stację. O kurde, ja w ogóle nie patrzyłem. Dobra, mamy już blisko, kurde, żeby nam się udało, wiecie? A jak nie, to będę dzwonił. Poczekajcie, może. Czekajcie, bo nic nie widzę za bardzo. Nie wiem, na ile tu mil starczy mi. Właśnie nie wiem, może starczy mi jeszcze tego paliwa. Mamy 42 mile, ta? 41, 40, pięknie, fajnie, elegancko. Aha, i tak jeszcze myślę sobie, bo Gotika będę nagrywał, wiecie? Oczywiście program Shadowplay. Tak jak mówiłem na początku filmu, bo widać ten kursor znowu, wiecie? I dlatego będę, tak myślę, Shadowplayem, wiecie, nagram. Albo coś tam popatrzę może, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Bo frapsem nie chce mi się za bardzo nagrywać znowuż. Bo będą znowu spadanie klatek będzie, wiecie. A tym Shadowplayem to on zajebisty program jest, ponieważ no nie laguje, chociaż ta gra nie laguje, wiecie. Jest chociaż 60 FPS i tak dalej. I będzie dobry właśnie jeszcze dobra jakość, wiecie, filmu. Bo jakbym wiedział. Bo przecież można tak coś zrobić, że można monitor kupić, wiecie, 24-calowy, na przykład Full HD i nagrywać właśnie w 1080p bez renderowania właśnie, bez montażu. Też dobry ten program jest, ale z drugiej strony on trochę też, znaczy on chyba jak minie 5 giga chyba nagranego materiału, tak chyba słyszałem, znaczy tak myślę, wiecie. On oddziela te materiały tak jak Fraps, tylko Fraps nagrywa
Oh shit! Ja pierdzielę! Byle jaka sztuczka, kurde, ponad 900 zajmuje. Ja pierdzielę! Ale to jest głupie. No jedź! No jedź, panie, jedź. No, dobrze. Jak? Czego mi tutaj, kurde, na minusie mam 4? No ej, co jest do pana? Cholery jasnej, no kurde, ale to jest głupie. Ja pierdzielę. Ale to jest głupie trochę, powiem wam szczerze też. Kurde, jakie te długie naczepy są. Znowuż. O kurde, za... A, dobra, okej. Myślałem, że ktoś tam, kurde, to naczepę zatrzymał na kilka sekund, a to ona się zablokowała, wiecie, w barierki, o. Ja to widzę, wiecie, tu w oknie. Znaczy, nie w oknie, tylko w lusterku, o właśnie. A właśnie ostatnio taki filmik oglądałem na YouTubie właśnie o imigrantach, co nie, że co tam, znaczy, migrantach, migranci, nie imigranci, nie, tylko migranci. Właśnie widziałem też, że oni byli w Calais, tam gdzie jest ten port Calais właśnie we Francji, co nie? I kierowca nagrał właśnie 14-minutowy filmik, tylko ktoś tam przesłał na... Znaczy, zrobił te... jak to? Wiecie, słowa po polsku, co nie? I nagrał właśnie. I on tak się powkurzał, ja też bym się tam pewno wkurzył na jego miejscu. Jeden wlazł, znaczy jeden oderwał mu lusterko, jeden imigrant, a drugi, wiecie gdzie wlazł? Pomiędzy, o tutaj, wiecie, to ciężarówkę, a tutaj właśnie gdzieś jest takie, takie, jak to powiedzieć, taka, nie szpara, tylko... No taka odległość krótka, co nie? I on właśnie tu wlazł. Ja bym też się wkurzył na jego miejsce, powiem wam szczerze, też. Dobra, czekajcie, tak? Serio, kurde, te ludzie to są, kurde, powiem wam, podli. Bardzo. Bardzo podli. Ja takiego nie chciałbym, kurde, mieć. Dobra, pięknie. Pewnie, że zagrajmy bezpiecznie. Po co mam, kurczę? Gdzie mam jechać? What the fuck, serio te? Oj, 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 tu nie wej, nie wla, nie, 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 nie wjadę chyba. Czy wjadę, czy mi się uda? A czekajcie, 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 bo tam mogę przecież do tyłu jechać. Zapomniałem przecież. Ole mi laguje gra teraz, kurde, lol. No uspokój się, jak chcę mieć 30 FPS-ów. Cały czas. A właśnie, jeszcze co... właśnie tak myślę, może sobie... Kurde, zapomniałem, że tu nie ma przejścia. Ja pierdzielę. Zapomniałem. Ale dobra, może jakoś damy radę. Ja tu zapomniałem, że tu kurczę nie ma przejścia znowuż. Znaczy, że nie można przejechać. Kurde, nic nie widzę, czy ja tam ja dobrze jadę. No mogłem jeszcze trochę pojechać, podjechać. Dobra, pięknie. No uspokój się, gro już. Uspokój się. Kurde, laguje jak nie wiem co. Serio, kurczę. Wkurzyć się można, powiem wam szczerze też. No ale... Oj, 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 oj. Dobra, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę. Nie damy. No jednak nie daliśmy rady. Oj, kurde. No co jest? Kurde, panie. Podnosi się do góry. Wow. Dobra, zrobimy tylko to zlecenie, tak mi się wydaje, i skończę odcinek, wiecie, ten. Bo te z drugiej strony nie chce mi się długich nagrywać, wiecie. Ale mógłbym z drugiej strony, wiecie. No ale tam, wiecie, muszą być jakieś ustalone też minuty tego odcinka. Oj, 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 oj.
Dobra, pięknie. Udało nam się. Ile zarobiliśmy w ogóle? Aha, ile mamy w ogóle teraz razem? Bo nie wiem. Czekajcie, może sobie o to zrobimy. O, właśnie. Dostawa na czas chyba, co nie? Masz nową wiadomość. Okej, mamy. O, dwie nawet nowe wiadomości. Wow. Dobra, na razie nie chcę nic tutaj brać. Nic z tego. Czekajcie, a tu mamy jeszcze. Poczekajcie, bo tu mamy. To jest moja przyczepa? A to jest moja przyczepa! Aha! A, dobra, okej, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, to już jest moja naczepa. Fajnie, zawaliście. Nie wiem, gdzie to trzeba znaleźć. Kurczę, wiecie? Paliwo. Z drugiej strony. Oj, 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 oj. A tu co tu mamy tutaj w ogóle jeszcze? Aha, dostawy. Nie chcę mi się tak daleko jechać z drugiej strony, wiecie? Nie, na razie nie będziemy robić tego, bo nie mam paliwa też. Przecież z drugiej strony. O, shit! Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!